zakończył się właśnie III Europejski Kongres Mobilności Pracy. Największe cykliczne wydarzenie tego typu w Europie, poświęcone delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług. W tym roku w pierwszym dniu zastanawialiśmy się nad konfliktem wartości, z którym mamy do czynienia obecnie w Europie. Wartości ochrony pracowników delegowanych oraz swobody świadczenia usług. Mieliśmy przyjemność gościć panią komisarz do spraw zatrudnienia, umiejętności, mobilności i spraw socjalnych, panią Marianne Tyson, która nie tylko przysłuchiwała się obradom, ale również odniosła się do konfliktu wartości we współczesnej Europie. Drugi dzień był bardziej warsztatowy. Zastanawialiśmy się nad problematyką zastępowania pracowników delegowanych, problematyką obrotów krajowych, a także wykonywaniem pracy na terenie 2 lub więcej państw członkowskich. Uczestnicy tegorocznego kongresu wyglądają na zadowolonych i w związku z tym mam przyjemność zaprosić Państwa na 4. Europejski Kongres Mobilności Pracy w przyszłym roku. Do zobaczenia.